te lata, panie. Dobrze celować. Mikołaj to robi przez pół godziny. Jeden z prostszych węzłów. Zawsze można. Tylko trzeba trafić. Dwa razy przez krętlik, tak? Kilka obrotów. Ja robię ze 6. Albo czasami nawet nie liczę. O, będzie dobrze. I z powrotem. Przez dziurkę. Podwójną fentelkę. Zęby się przydają. Delikatnie. Delikatnie. I jest. Pokaż go. No. Dają się dobre buty z kolcami i kijek. Nie śmiać się, że jak stary dziadek z pokiwku. Po prostu to jest dobra rzecz. Witamy serdecznie w pierwszej części programów, miejmy nadzieję, całej serii Wędkuj z Dorado. W każdym odcinku postaramy się pokazać jakieś techniki, może jak zapolować na poszczególne gatunki ryb, wcale niekoniecznie z woblerami. No i przede wszystkim, żeby byli fajni ludzie, fajni goście. Pierwszym dzisiaj jest jeden z najważniejszych ludzi w firmie Dorado, bo to on testuje przynęty, które zanim do Was trafią, przechodzą przez Roberta ręce i wydaje opinię. Nie wszystkie, ale witam, wszystkie. Witam Was. Robert Kaźmierszak, tak w ogóle. I Dariusz Małysz. Powiedz Robert, co dzisiaj będziemy łowić? Brzany. To jest cel główny. Tak, no ale przy morzu jeszcze świnka, chleń, boleń. To jest, ludzie zawsze, jak wiesz, rozmawiasz z kimś, to zawsze padają pytania. Na jaką wędkę, jaką przynętę, jaki kowrotek, żyłka, plecionka. I to jest temat, masa rzeczy. Temat rzeka, bo wędkę dobieramy do, tak naprawdę do warunków i do rzeki, na którą idziemy. No i co innego to będzie San, gdzie łowimy, co innego będzie Wisła, duża rzeka, Odra, Warta. To są różne kije. No. Dzisiaj jesteśmy nad Sanem, więc powiedz, co sobie przygotowałeś? Kij tak o 2,60. On jest aż dziw, bo on jest do 11 gramów. 2,6 LB. Wydaje się, że taka witeczka, ale spokojnie daje radę. Tak, 70-80 brzany, spokojnie na tym się wędkuje. Kowrotek 2,500, miałem tysiączkę, też było ok. Żyłka 20-22. Co jest ważne według Ciebie w takiej wędce? Co? To w kowrot. Najważniejsza rzecz, hamulec. A przy wędce? A przy wędce, jak ona pracuje, pełna parabola. Nieszczytowa akcja. Oj, się tu teraz poplątało. Rozplączę się za chwilę. To ja może pokażę swoją wędkę. No. Mam podobną, bardzo, bardzo podobną. Z tym, że dłuższy. 2,90 i też 12 gramów zaledwie wyrzutu. Kij ten już wyjął wiele, wiele fajnych ryb. Także pomimo tego, że się wydaje, tak jak mówiłeś, taka witka, w zupełności wystarcza. Żyłka czy plecionka? Żyłka. Żyłka. No jakby ostatnio na pikniku ludzie potracili ryby, ładne ryby na plecionce. A dlaczego? No bo plecionka wydaje się jest mocniejsza. No płynie brzana, zaczynamy brzanę, płynie pomiędzy kamienie i nie ma ryby. Czyli przeciera się przede wszystkim, nie? Bardzo zbyt delikatna. Ludzie już bardzo, bardzo cienkich tych plecionek używają. No i to przy pierwszym kontakcie z kamieniem, czasami te skały są ostre, a czasami wystarczy jakiś twardy konar i nie ma ryby. Na co będziemy łowić? Na woblerki. No mamy jeden razie tutaj chyba to samo. Ja, no ja jeszcze nie założyłem żadnego, ale będę miał podobnie. 4 cm i będziemy próbować. Mamy całą gamę tych przynęt, które są dobre. I blagier jest, i mamy sticka, mamy wiederki piątki. Nawet szóstki, co ostatnio na pikniku było udowodnione, że na szóstki też biorą. Woblery to nie są jedyne przynęty.
skuteczne na brzanie, ale ja przynajmniej niespecjalnie lubię robić na gumy, bo prowadzone pod nie wśród tych kamieni to bardzo często wpadają między kamienie i rwanie za rwaniem. Ale to takie bardziej łowienie na przepływankę, no jest, tak, niż na spinning, bo stoisz, czy na nimfę, no stoisz i prowadzisz tą gumkę cały czas na krótki kiju i mało to, mnie to nie ciekawi. Inny rodzaj wędkowania. Dobra, że nie będziemy za długo tutaj nudzić, idziemy, spróbujemy coś złowić. Miejmy nadzieję, że trafią się brzany. To jest przepiękna parabola, idealna akcja do łowienia tego typu ryb. No i hamulec, rzecz niezwykle ważna. Jak ktoś zapomni o tym elemencie zestawu, to zwykle brzanę straci po prostu. Najlepiej to zrobić na samym początku. No, zdecydowanie. I nie dotykać. Świetny patent Roberta, żeby sobie usiąść na kamieniach. Kawałek gąbeczki. To nie mój. Podpatrzony. Podpatrzony, ale dobry. Podpatrzony, no ale jak wyskujecie spodnie buty, 1002, 1,5, nie wiem, 300 zł nawet może być, ale jak usiądziesz na skalę i przetrzesz sobie, to jak jest ciepło, to jest fajnie, ale jak już się zrobi minus, no to już szkoda. Dokończy się wędkowanie. Robert właśnie złowił strąga. Wprawdzie nie o to nam chodziło, ale na początek dobre i to. Potraktujmy to za dobry znak. O, ja cię mam poślizgę. Mamy łowce. No widzę, że natłucza ci. Tak. O, ci piłeś. Spokój się. Obie się płacha. Powracam. Żółte. Dobra, następna będzie brzana. To musisz chyba w obiera zmienić. No ja bym się obciąć to. Dobra. Ale to był tylko w zasadzie położony wobler. Branie z powierzchni? Tak. Ale... one są już sprzedane, nie? Także... no twitcher, tak, już są. Można... sikery. Ale tu nie tylko to. Ostatnio sprawdziły się też... w Szwecji, jak byliśmy. Na bardzo szybkiej wodzie. Do normalnego rzutu. Super pracowały. Aż się właśnie koledzy ze Szwecji ustawili w kolejce, co by im dać. Chociaż po jednym. Świetnie. Jak widać, chodzenie po podkarpackich rzekach do najłatwiejszych nie należy. Będzie śliskie kamienie. Tych kamieni jest ogrom. W zasadzie bez dobrych kolców, butach, no trudno sobie to wyobrazić. No, Darek przybiegł. Nie, co prawda nie jest to brzana. No, dzisiaj to rak byłby dzisiaj brzaną. Nie, co dzień jest 1 maja. Wracam sobie. Przyprowadź nam brzanę, kuzynkę. Odpłynęła. Sukces połowiczny. Gratulacje, tak czy siak. Brynięce przed nami widać. Z
sporo lusterkujących świnek. Niestety absolutnie nie są skłonne do współpracy. Robertowi się udało jedynie jedną jakoś przechytrzyć, ale teraz widzę, że nawet on zwątpił i poszedł w dół na drugą rynnę. Znaczy, może tam mu się bardziej poszczęści. Ciągle czekamy na brzany, ale pomimo, że zawsze tu były, dzisiaj cisza. Nie widzieliśmy żadnej jeszcze. Nie skaczą, nie furkoczą charakterystycznie. W ogóle jakby ich nie było. Nie poddajemy się, walczymy dalej. Panie, biorą? Nie biorą. No to idę dalej. Zdradzę teraz wam tajemnicę. Bo spróbowaliśmy na wszystko, jakoś na razie jest słabo, jakby z brzanami. Zdradzę, na co wczoraj brały i przedwczoraj na pikniku. Na jaki wobler najlepiej? To były i noderki na piątki, ale o, w tą stronę już coś tam. Tajny woblerek wczoraj. Wychodziły i gryzły jak złe. A dzisiaj? No dzisiaj spróbujemy też na większego trochę, bo małe nie reagują. Może ciutkę większego coś potrzeba. Cholera. Jakaś opona, paskudztwo. Ale zobaczymy rynienkę za. Co się będzie działo? Oj. Przestawimy się trochę. Głęboko się zaczyna robić. Ale dobra. Próbujemy to. Tak jak mówiłem, tutaj na broń. Ludzie boją się. Boją się dużych woblerków. Zobaczymy. A nóż. Największą brzanę złowioną też na waderka, tylko w rozmiarze 9 cm. Co prawda było to przy sumowaniu, ale prawidłowo zapięta cała kotwica w pyszku na trzech grotach. Walka na takim krótkim, szklanym kiju. No zabawa przednia. Tu jakby coś takiego było, to nie zatrzymam. No, tamta ryba miała dobrze ponad 90 cm. Tu mamy takie typówki 75 plus 80. No ale nie chcą brać, no. Nic się z tym nie zrobi. Wszystkie prawidła teraz łamie. Zamiast stać w jednym miejscu, czekać, aż ta brzana przypłynie, ustawić się na rynience, to łażę teraz taki baran po tej rzece. Bez pomysłu. Chwila zasłużonego odpoczynku. Najbardziej popalić daje ten upo. Niesamowity.
wodą. Trochę inna miejscówka, grubsza woda. Powiemy coś o woblerkach, czym one się różnią, jak dobrać do pracy, do rynny. Do miejscówki konkretnej. Powiemy, który głębiej chodzi, dlaczego, który płycej, który chodzi bardziej na boki, który chodzi drobno. Zaczniemy od takiego, który w zasadzie na najpłytszą wodę byśmy go użyli. Stick 4,5 cm, malutki, nieduży. Drobna praca nadaje się przede wszystkim do łowienia pod prąd. Jak ciągniemy pod prąd, przynajmniej ja go tak najczęściej używam. Wachlarzem już wolę troszeczkę inny przynajmniej. Invader 4. Klasyka. No moja taka najczęściej używana przynęta. 4 cm woda, tak powiedzmy do 1,5 metra, to on się wtedy fajnie nadaje. A ty ostatnio łowiłeś na coś zupełnie innego, na większe. Tak, zacząłem od piąteczki. No przyznam, że ja rzadko sami używam piątek, no ale też łącznie. Ja tak naprawdę na pierwszym miejscu zacząłem od czwórki, od klasyki. Miałem małą brzankę i niewiele się tam działo, przyniosłem się na inną miejscówkę. Porzucałem piąteczką. Gdzieś tam jakieś coś, trącenie, nie wiem co się działo. Stwierdziłem, że jest, nie dochodzi do dna tam gdzie powinien i zamieniłem na tego. 6 cm. Dla mnie to już byłoby prawie traciowy. No ale... Rzut, się uczy całe życie. Rzut pod prąd, przypod, zejście, spad na wodę, zejście głębokie do dołka, tylko pojawił się w dołku, zawrócił i już się działa brzana. W pierwszym rzucie i tak worek się otworzył. 6-centymetrowy invader to już spokojnie sobie sięgnie 2 metrów nawet. Nawet myślę, że i więcej. Co tu jeszcze mamy? Stick 5,5 cm. To coś pomiędzy. Pomiędzy byłby blagierem, który pomimo, że jest malutki, ale ma równie duży ster. Coś pomiędzy blagierem a invaderem. Będzie na schodził tak pomiędzy te dwa woblery. Przy czym blagier z nich wszystkich chyba zejdzie najgłębiej, najniżej. Cały arsenał. Można łowić, tak jak wczoraj mówiliśmy, na gumy, inne przynęty. Ale jak nie jesteśmy fanami gum przy łowieniu brzanki. Gumy niech zostaną dla sandaczy, brzany łowimy na woblery. Może gdzieś na jakiejś rzece typu Wisła, może Warta, gdzie tych kamieni na dnie nie ma tyle. No tu praktycznie spuścić coś z prądem, coś tego nie ma. Szkoda śmiecić rzekę. Co powiem jeszcze? I pilnować w trakcie łowienia, pilnować ostrości kotwic, bo tępią się naprawdę gdzieś tu po skałkach, uderzy się 2-3 razy i groty są zjechane, a to już później utrudnia łowienie to bardzo. To samo później widać po sterach woblerów, jak one mocno tam szorują po kamieniu. Ten jest jeszcze nowy, to jest czysty, a pod wieczór będzie wyglądał, jeżeli go nie urwę oczywiście, to będzie wyglądał jakby miał 100 lat. Przyjechaliśmy w to miejsce głównie po to, żeby na jego przykładzie pokazać wam, jak wygląda typowa, klasyczna, brzanowa miejscówka w rzekach typu San. Proszę zauważyć, takie potężne kamienie. Mamy bystrze, mamy potężny wlew. Jeden, drugi. Woda schodzi nagle do takiej wąziutkiej rynnie. Wąskiej, szybkiej, głębokiej. I tu właśnie, w tej rynnie, najłatwiej jest znaleźć brzanie. Chodzi się strasznie. Ja niestety nie mam kijka, tak jak Robert. I muszę bardzo, bardzo uważać. Zobaczcie, tu się robi od razu głęboko. Jeszcze 2-3 kroki i prawdopodobnie by mnie tu przykryło. Piękne miejsce, kapitalny wlew. Głęboka rynna, wąska, dzięki czemu te ryby są dosyć skupione. Łatwo jest łowić, a później się przechodzi to w piękną płań. Miejsce jak bajki. To jest właśnie doskonały, encyklopedyczny wręcz przykład świetnej brzanowej miejsca.
Zaczynamy zabawę. Spróbujemy złowić w końcu tą brzanę. Zobacz, Robert, mamy tutaj piękną miejscóweczkę. Genialny wlew i myślę, że od niego byśmy mogli zacząć. No powiedz mi, ty tu jesteś znawca, dziecko, szczęścia, gdzie mam iść? Stawaj tutaj. Stawaj przy wlewie, ja zejdę odrobinę niżej. Nie wziąłeś swojego kijka. Woda jest czysta, ale kamienie... O, właśnie. Patrząc na te kamienie, doskonale widać, dlaczego tutaj nie warto za bardzo się wdawać w gumy. Główki wpadają pomiędzy to i są nie do odzyskania. Robert, wydaje mi się, że tą płciznę na razie pomożesz sobie darować. Przejdź do pełnego tego wlewu tutaj. Dlatego przydałby się kijek. Woda w sanie czyściutka. Można powiedzieć, że kryształek. No i jesteśmy. Zacznę tu, a później spróbuję podejść jeszcze wyżej. Robert się jednak z kijkiem przeprosił. Świetny wynalazek. Muszę sobie coś takiego sprawić. Robert został na pierwszej miejscówce, ja spróbuję podejść troszeczkę wyżej. Jest to łatwe niestety. Zobaczcie krajobraz i dno jak gdzieś na jakiejś alaskańskiej rzece. W tych skałach się chodzi zdecydowanie łatwiej. Nie przewraca się człowiek. Widać świnki w wodzie. No to spróbujemy. Żadny nie ma. Złowiłem za to okonia. Chyba go nie podciągniemy pod brzanę. Ała. Taki nurcie. Kubany, co on tam robi? Oddaj haczyk. Pokażemy jeszcze taką rynienkę stuprocentową brzanoną, gdzie łowiliśmy te brzany. Tu już się rozmywa. Teraz troszeczkę w górę. Można łowić aż do tego wlewu. Nie warto go pomijać, bo potrafi brzana przyjść pod sam szypot. Jak idzie sobie z dołu, żeruje. Mamy taki odcinek, na który spokojnie możemy złowić, jeżeli będzie chciała. Dochodzi do końca rynny, do wlewu, zawraca i sobie spłynie z prądem i po chwili znowu żeruje i znowu, więc nie warto biegać po rzece jak taki łoś i rzucać tu i tam, bo możemy się z nią minąć. Lepiej stać w jednym miejscu, zrobić sobie przerwę, usiąść, kanapkę zjeść, wypić kawę. Obserwować, co się dzieje na wodzie, bo będzie widać, jak ta brzana będzie szła, to będzie się błyskało. Potrafi wyskoczyć i w dobrym momencie rzucić. Cały sukces.
No to jest ta rynienka, na której biliśmy. Lewik się uspokaja. Piękne miejsce, bajkowe wręcz. Ale jakoś dzisiaj nie biorą nam te brzany. Nawet specjalnie ich nie widać. Co jest aż dziwne. Tejryn, nie? Ale jaka piana. Czy brzegu odłożyło coś. Miejsce ładne. Roberta miejscówka. Zobaczymy. Dojście paskudne trochę. I mówisz, że jesteśmy już na miejscu. W dole widzę też dosyć fajną metę. Zobacz, za tym wlewem tutaj pięknie jest. Kurczę, potem zrobię gdzieś tu sobie. Następny w dół. Tak się pokój to. Znaczy się duży, nie wyrażaj. Robert przechodzi na drugą stronę rynny. Ja na razie postanowiłem zostać. Zobaczymy, spróbuję z tej strony. Czyli od strony brzegu. Pokibicuje, może się przewróci. Dosyć głęboko. Jest. Nie ma. Była brzana. Najprawdopodobniej. Albo, no, może inna ryba, ale sądząc po sile, to była brzana. Robert holuje brzany. Pięknie, ale odjazd piękny. Spróbuję zejść troszkę niżej. No spokojnie, bo to tak szybko nie pójdzie. Mamy ładną rybkę, także zmiana miejsca, jak widać, była owocna, opłaciła się. A, pięknie. Teraz doskonale widać pracę kija. Fantastycznie. A Robciu, tylko spokojnie, spokojnie. Pięknie. Dasz radę? Jaki woblerek? Szóstka. Szóstka Invader. Proszę. Mamy!
Bym cię bardzo prosił o marsz niestety na moją stronę. Pamiątkowe zdjęcie, kilka słów do mikrofonu. Może wreszcie odpalą nam te ryby. Stoimy w tym upale. No powiem ci, wydawała mi się trochę za duża na tą wodę. No. Znowu widać, że człowiek się uczy całe życie. Dołożę sobie kilka szóstek do pudełka. Wiesz, na tej wielkości inwejdery to ja trocie łowię. Czasami w strągi. Pięknie. Szczęśliwy łowca. Pokaż tu się, że widzę. Trochę cień. I zdobycz. Proszę, jaka piękna. Muszę się rozpakować. A, pięknie zastała. Zawodowo. Uważaj na ciszę. No więc właśnie. Gdyby zaraz nie miał operacji na sobie. Idealnie w górną wargę. Nie miała, nie miała prawa. Super. Pokaż przynętę. Szczęśliwa przynęta. Invader 6 cm. Kolor G akurat w tym momencie, gold. Odrzucam go, może tam gdzieś do tyłu. Dobra. Słoneczko mamy. O. Prezentuj nam tu swoją zdobycz. Słuchaj. No, tak wyczekana. Słuchaj, bo wtedy, kiedy chcesz najbardziej, to one najmniej są chętne do współpracy. Piękna, piękna. Pokaż mi rybcie. Całej okazałości. Ach, pachnie rybą. A czym ma pachnieć? Oj. Grzybami? Jest. Brawo. Brawo. Jeszcze nigdy ta nie była taka wyczekana. Daj ją do wody. Ustawi. Ale pięknie chodzi. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam cię serdecznie. Przydasz się. Ładnie, jakieś dziecko mi się złapało na wyłce. Ale chodzi. Jaka to jest moc. Przed chwileczką Robertowi spadła. Miał drugą. I dosłownie w pierwszym rzucie po tym zaraz jest u mnie.
Trzyma się twardo dna. Próbuję iść pod prąd jak to brzane. Wspaniała lokomotywa. Ale wiesz, zgodnie z twoją sugestią założyłem trochę większego wogona. Co prawda nie szóstkę, tylko piątkę, bo szóstek nie mam. No to ci da. No nie, już zostanie przy tej piąteczce. Ale skubana ma siłę. No wybrały sobie tutaj, jest wiesz, krawędź jakby starej opaski. Kapitalna sprawa. Uważa, żebyś się nie skąpał, wiesz? Ona się wcale nie chce poddać. Ładnie zacięta, spokojnie. Dajmy jej się troszkę pomęczyć. Jak ja to lubię. Chyba każdy to lubi. Każdy to zazdrości. Jeszcze nie. Ona mówi nie chce. Irytuje mnie to dziecko na wyjce, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nas. I proszę, kijeczek. Zaledwie 11 gramów wyrzutów. W zupełności wystarcza nawet na tak wspaniałą rybę. Jest nasz. Dziękuję profesorze za podebranie. Ładne, też takie ponad 70. Szukasz, jak się do niej dobrać? Tak, wiesz, żeby... Przepiękny. Wygodny? Ta. A niech ci się strzelnie zachciało. Wiesz co, zakładając tego woberka, wziąłem tam jakieś stare, bardzo białe kotwiczki. Natychmiast zmieniłem. Całe szczęście. Proszę, jaka piękniuszka. Całej okazałości. Po to przyjeżdżamy nad sam. Głowaci. Brzany i głowaci przyjeżdżają. Najpiękniejsze ryby. Ona coś mówi. Pokażemy ją całą. A będziemy być do słońca tak bardziej. Tak? O, teraz jakieś złoto. Łatwe pomarańczowe, piękne. To się rozkalały się teraz. Robert poluje. Ależ mu jedzie. Pięknie, pięknie. Pierwszy odjazd kapitalny. Ale pięknie udaje. Mogło.
nie poddaję się. A teraz widać, jak niesamowicie ważne jest dobre, precyzyjne ustawienie hamulca. Zbyt silne dokręcenie przy takim odjeździe to żywot pasażera jak go. Jest dobrze. Brawo ty! Będę mówił. I potwierdza się, że nie ma wobblera nad Invadera. Wobbler musi dojść do dna, musi tam opukiwać rynienkę. W przeciwnym razie to strata czasu. Ale go zjadł. Czekaj, rzucam. 20. Paskudny cień. 40. 60. 80. Jak nie ma 80, to niewiele brakuje. Niewiele, niewiele. One wszystkie tu są i piękny rocznik. Wróciła do swojego królestwa. Widzisz, zmęczony, ale zadowolony. Jak już mówiliśmy, nie ma się co bać dużych wobblerów. 6-7 cm to nie jest żadna przesada dla brzany. A oprócz tego nie ma się co bać rzutów pod prąd i szybkiego prowadzenia przynęty. Dzisiaj zdecydowanie wolą właśnie ten rodzaj prowadzenia. Także nie zawsze wolniutko, nie zawsze z przytrzymaniem, czasami trzeba szybko. Kończymy dzisiejsze nasze zmagania z brzanami. Bardzo trudno było, upał niesamowity. Umęczeni jesteśmy debelnie, ale w końcu udało się parę rybek złowić. Mamy nadzieję, że ta wiedza, odrobina wiedzy, którą próbowaliśmy przekazać w filmie, przyda się każdemu, kto zechce złowić brzanę. Nasze rozmyślania na temat łowisk, gdzie szukać, na co. Gdyby coś nie było jasne, zawsze można się zapytać. No zawsze można. Czekamy na komentarze ewentualne. Bardzo mile widziane. Jeżeli się komuś podobało, to górę łapka. No, a też dwa słowa o tej historii całej. Zaczęliśmy nad super tajną rzeką, na której miało być tak fajnie, a skończyliśmy jak zwykle na starym, dobrym sanie. Na sprawdzonych miejscach, na fajnych rybach. No ryby nam się trafiły dzisiaj piękne. Trochę w tym zasługa Roberta, bo tu parę dni wcześniej namierzył. Także oby tak dalej. Mamy taki plan, aby kręcić tego typu filmy. Może nie raz na tydzień, ale będziemy się starać. Od czasu do czasu pokażemy jakieś nasze łowiska. Nasze metody, ryby, które łowimy. Będziemy zmieniać to. No nie będzie to tylko san czy nie warta, ale no będziemy skakać po tych łowiskach. Będziemy też różne ryby łowić. Od raczej na pewno od łososi w morzu z Maćkiem po łowatki na południu. Tak, i w bliskim planie jest wyprawa na deltę Dunaju. Także jak ktoś ma ochotę obejrzeć, jak łowi się w delcie Dunaju, to zapraszamy, śledźcie. Wkrótce powinno się ukazać. Komary gryzą. Gryzą, mocno gryzą. Halo. No, będziemy gadać zaraz głupoty. No.
mamy takie założenie, że te filmy będą, albo nie, czekaj. Chcemy zrobić tak, żeby te filmy... Chuja, to nie tak. Chcemy...